Spotykamy się przy pomniku 5. Rzeszowskiej Brygady Wileńskiej. To taka się nazywa niemała nostalgia i wspomnienie. Jeszcze za poprzedniej władzy, przez okres był prezydent miasta, pan Wojciech Kudecki. Takie centralne uroczystości były zawsze organizowane przy pomniku. Jak podchodzi do tego obecny prezydent, to widać. Nie ma ani jednej flagi o barwie narodowej. Mam nadzieję, że ludzie spontanicznie to przyniosły. I tak się jeszcze jedno pytanie nasuwa. Takie merytoryczne. Biorąc historycznie, dając chwałę żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej, co wspólnego pomnik, znaczy cmentarz wojenny, ma z żołnierzami wyklętymi? Chyba nic, no. Nie wiem, prezydent pewnie by najchętniej to powodu wrzeszczy przeniósł na cmentarz Armii Czerwonej, bo to było jakieś odpowiednie chyba uhonorowanie naszej polskiej przelanej chwili. Panie prezydencie, szkoda, że pana już nie ma. Ja jestem dzisiaj tutaj po to, razem z grupą ludzi, którzy to miejsce uważają za taki symbol patriotyzmu, bo cóż to jest pamięć. Jest dzisiaj Dzień Pamięci. Pamięć jest o wszystkich dobrych i nie zawsze dobrych zdarzeniach. Wojna to straszna rzecz. Wojna niesie różne akty i zemsty i odwetu, ale pamiętajmy o tym, że ci ludzie, brygady wileńskie po prostu straciły swoje rodziny. Ci ludzie stracili właściwie swoje miejsce zamieszkania, bo Kresy Wschodnie zostały poza granicami i ci ludzie z determinacją walczyli po prostu o Polskę. Liczyli jeszcze wtedy, że Zachód ich nie zdradzi. Stało się inaczej i trzeba z pełnym szacunkiem i oddaniem o nich pamiętać. Trzeba oddawać im hołd i uważać ich za patriotów, którzy po prostu walczyli o wolną Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.